Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się już po raz siódmy, a przypomnę, że widzimy się w ramach serii edukacyjnej wyprodukowanej przez Grajewskie Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Grajewianie, a także przez Centrum Rozwoju Artystycznego. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, abyśmy pożegnali się z regionem Beskidu Śląskiego i powrócili w rejony Polski Północnej. Bardzo serdecznie zapraszam Was w okolice miasta Grajewo. Obecnie Grajewo to ponad 20-tysięczne miasto położone w północnej części województwa podlaskiego, umiejscowione w okolicach przepięknej i malowniczej rzeki Ełk. I właśnie między innymi położenie Grajewa uwidacznia nam jego wyjątkowy charakter. Grajewo od wieków leżało na styku trzech odrębnych kultur. Kultury te wzajemnie się przenikały i uzupełniały. W okolicach Grajewa dostrzeżemy bezpośrednie odniesienia do folkloru warmińskiego, podlaskiego oraz kurpiowskiego. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tańcowi kurpiowskiemu, dokładniej rzecz ujmując tańcowi kurpiowskiemu z Puszczy Zielonej, a nazwa tego tańca to Stara Baba. Tańce o nazwie Stara Baba albo Baba spotykane są w wielu regionach Polski, m.in. na Warmii, Opolszczyźnie czy Kurpiowszczyźnie właśnie, lecz w przeciwieństwie do choćby powiązań kaszubskiego kosedera z kosejderem warmińskim, nic poza nazwą ich nie łączy. Na kurpie Stara Baba trafiła prawdopodobnie z regionu Warmii wraz z migracją ludów grup osadników holenderskich, osadników niderlandzkich i bardzo szybko wpisała się w krajobraz kulturowy regionu. Stara Baba to taniec w metrum 2/4, wykonywany w bardzo żywym, szybkim tempie. Tańcowi towarzyszy przyśpiewka. Przytaczam tekst przyśpiewki. Stara Baba adziot młody pognali byśki do wody. Od wody do siana, moja babo kochana. Przypominam jednocześnie, że tekst przyśpiewki, który przytoczyłem, jest tylko jedną z możliwości, którą możecie wykonać. Głównym elementem ruchowym tańca jest krok cwału, krok odstawno-dostawny, przeplatany krokami akcentowanymi, tupnięciami lub obrotami w prawo albo w lewo. Dzisiejszy schemat tańca Stara Baba rozpoczniemy od kroku odstawno-dostawnego w prawo, po czym zmienimy kierunek i będziemy cwałować w lewo. W takcie drugim i czwartym wykonujemy zeskok. Ręce ułożone, otwarte na biodrach. Zaczynamy w prawo. Raz i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa. Raz i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa. Dalszą część schematu stanowi połączenie kroków akcentowanych wykonywanych w drugiej części taktu z pojedynczymi krokami stawianymi do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo. Tę część schematu powtórzymy dwa razy. Zaczynam od prawej nogi do przodu. Raz i tup, dwa i tup, trzy i tup, cztery tup. Spróbujmy jeszcze raz. Raz i tup, dwa i tup, trzy i tup, cztery tup.
W dalszej części naszego tematu tanecznego wrócimy do kroku cwału, do kroku odstawno-dostawnego wykonywanego w prawo i w lewo, połączonego ze skokami w drugim i czwartym takcie. Ten fragment będziemy wykonywali dwa razy, po czym przejdziemy do kroków akcentowanych, wykonywanych na raz każdego taktu, połączonych z obrotem za prawym ramieniem. Obrót wykonujemy w czterech krokach. Zaczynam w prawo od prawej nogi. Raz i dwa, i dwa, i dwa, trzy i dwa, i cztery, dwa. Powtarzamy. Raz i dwa, i dwa, i dwa, i trzy, i dwa, i cztery, dwa. Przyszedł czas na akcenty, na raz każdego taktu. Zaczynam od prawej nogi. Raz i dwa, dwa i dwa, obrót w czterech krokach za prawym ramieniem. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtarzam. Raz i dwa, dwa i dwa. Obrót w czterech krokach jest. Zapraszam do starej baby. Bądźcie ze mną w kolejnym odcinku. Na pewno Wam się spodoba. Liczę na Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.